Dostępna przestrzeń publiczna to program Pephron, z którego chce skorzystać także starostwo Częstochowskie. Maksymalna kwota dofinansowania w tym projekcie to jest 350 tysięcy zł. 80% dofinansowania, 20% trzeba mieć wkład własnego. Także dla nas to jest bardzo ładne, przyzwoite dofinansowanie. i Na pewno będziemy składali wniosek. Analizujemy teraz wszystkie nasze obiekty, które są podległe pod pomoc społeczną. Obiechaliśmy wszystkie placówki, dyrektorzy nam przygotowali swoje zapotrzebowania, jakie mają problemy, jak zlikwidować niedostępne strefy. Analizujemy, złożymy nasze propozycje na zarząd, no i wyłonimy na pewno jakiś wniosek, złożymy. Pierwsze przymiarki wskazują na Dom Pomocy Społecznej w Blachowni, gdzie dawno powinno się wymienić stolarkę drzwiową. Najbardziej mnie osobiście przekonał pomysł DPS-u w Blachowni. Jest tam potrzeba wymiany 50 drzwi, które nie spełniają swoich kryteriów. Tam jest światło 80 cm, powinno być 90. Ten projekt przewiduje, że Możemy taki wniosek złożyć i chyba dla mnie to będzie najsensowniejsza rzecz, którą byśmy mogli zrobić w tych pieniążkach. Starostwo także myśli o windzie dla jednej z placówek w koniec polu. Jeżeli mówimy o windach, to są to dużo większe koszty, no i tutaj będziemy musieli się wstrzymać. Jest taka też myśl, żeby w koniec polu Urząd Miasta i Gminy i nasza placówka miejscowa, nie ma tam windy, żebyśmy wspólny projekt razem z gminą zrobili. Gmina, żeby tam była liderem wiodącym, bo to w ich części by było żebyśmy mogli do naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej dla osób niepełnosprawnych tą dostępność taką prawdziwą stworzyć.